Tutaj te propozycje zmierzają w właściwym kierunku. Dziękuję bardzo, pani Łukacijewska. Dziękuję bardzo. Ja zgadzam się z wieloma moimi przedmówcami. Chciałbym się powtarzać, natomiast ja obserwując wydatkowanie środków finansowych z różnych funduszy na przestrzeni ostatnich lat, mam taką jedną uwagę, że nie powinniśmy zawierać czy zapisywać sztywnych kwot, sztywnych procentów czy sztywnych grup tematycznych. Wydaje mi się, być może i zresztą pewnie na pewno taki był też głos większości, że powinniśmy określić procentowe minimum. Natomiast kraje powinny mieć pewną elastyczność, która będzie dostosowana do potrzeb danego kraju i do ich potencjału. I tylko w ten sposób myślę, że będziemy mogli zrealizować cele, które zostały zawarte między innymi w strategii Europa 2020. Co do tego ogólnego spotkania mam kilka uwag. Zgadzam się z tymi też, przedmówcami, którzy poruszali kwestie celów tematycznych. Ja nie rozumiem, dlaczego zostało zawartych 11 celów i te tematy. Myślę, że tutaj też wymagana jest zmiana i myślę, że nie roztrząsając dłużej tego tematu, że będzie czas podczas dalszego procedowania czy składania poprawek. Zgadzam się również z tymi, chciałbym podkreślić, że zwłaszcza w przygotowaniu umów partnerskich powinno być wzięte pod uwagę stanowisko samorządów terytorialnych czy regionów. Nie można tworzyć dla nich, bez uwag z ich strony. Kwestia uwarunkowań ex ante. Tutaj pojęcie tych uwarunkowań nie zostało precyzyjnie określone. Natomiast pomimo tego braku mają one, owe uwarunkowania wiążą się z poważnymi konsekwencjami. Czyli komisja może postanowić o zawieszeniu wszystkich lub części płatności. Wydaje mi się tutaj, że to powinno być, te uwarunkowania ex ante powinny absolutnie dokładnie zostać opisane w rozporządzeniu, albo powinno być wskazane źródło określające warunki i zasady ich ustalania. Również kwestia uwarunkowań makroekonomicznych. Dzisiaj dużo na ten temat było mówione i tutaj również są warunki zawieszenia płatności i zobowiązań przez Komisję Europejską w przypadku niespełnienia warunków makroekonomicznych. Ja bym chciała tylko zwrócić uwagę na jeden fakt, że dzisiaj osiąganie celów makroekonomicznych jest bardzo mocno uzależnione globalną sytuacją gospodarczą, która w dzisiejszych sytuacji jest bardzo zmienna. Ja nie chciałabym, żeby regiony, które nie mają często wpływu na taką sytuację ogólną, były karane za nie swoje błędy. I jeśli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny, to co na początku powiedziałam, chciałabym, żeby tutaj każde państwo zgodnie z własnymi potrzebami i potencjałem określało alokację środków z Europejskiego Funduszu Spójności.